Pozdro z tej strony, a oto mój odrzutowy rumak! Zapnijcie pasy, bo dzisiejszy odcinek to nie przelewki. Zbudujemy potężny silnik odrzutowy z elektrycznym kompresorem o potrójnej turbinie. Sprawdzimy, co stanie się z naszą twarzą, jeżeli wejdziemy przed odpalony silnik odrzutowy. Zamocujemy silnik do roweru. A przy tym wszystkim spróbujemy nie spłonąć. Jako że jest to już drugi odcinek na temat silnika odrzutowego, tym razem nie będziemy się już tak bardzo skupiać na teorii stojącej za działaniem silnika. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na jakiej zasadzie tworzy się ciąg silnika odrzutowego, zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka. A teraz bierzmy się do roboty! Elementy komory spalania i obudowy wytniemy z blachy nierdzewnej o grubości 0,8 mm. Tym razem konstrukcję zaczniemy od komory spalania. Ostatnio komora spisała się na medal, dlatego kształt zachowamy taki sam po zamocowaniem komory do kompresora. Poprzedni model kompresora miał wylot z tyłu, teraz zastosujemy taki z wylotem bocznym, dlatego będziemy musieli dostosować komorę spalania. Wszystkie części zostaną ze sobą pospawane, a następnie zalane wysokotemperaturowym silikonem. Nawiercamy otwór, który pozwoli na wsunięcie przewodu paliwowego. Tym razem zastosowałem miedziany wężyk o średnicy 9 mm. Oto modyfikacja, o której wspominałem. Stalowa rura pozwoli na bezpośrednie połączenie kompresora z komorą spalania, dzięki czemu utrzymamy maksymalnie wysokie ciśnienie wewnątrz układu. Ucząc się na błędach z poprzedniego odcinka, gondolę, czyli obudowę silnika, zwiniemy na gotowej już komorze spalania, dlatego nie ma obaw, że wymiary się nie zgodzą. Pozostało nawiercenie otworu na iskrownik oraz zwężenie dyszy w charakterystyczny dla silnika odrzutowego sposób. Czas na zamknięcie obudowy. Jednocześnie będzie to miejsce na mocowanie kompresora. Wspominałem już, że kompresor ma wylot boczny, ale to nie jedyna różnica. Widzicie te trzy zbiorniczki? To potrójna turbina, która ma za zadanie sprężać zasysane powietrze. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Pod plastikiem kryje się wirnik chłodzący układ kompresora. Ja dodatkowo przykleiłem stalową siateczkę na obudowę, żeby przez uwagę nie stracić palców. Od dołu mamy potrójną turbinę, czyli trzy połączone ze sobą wirniki, które naprzemiennie ściskają powietrze do wewnątrz oraz na zewnątrz, podnosząc przy tym ciśnienie. Sprężone powietrze wylatuje przez dysze. Pozostało zamocowanie kompresora i można tankować naszego Frankensteina życiodajną krwią, czyli propanem butanem. Dużą zmianą względem pierwotnego modelu silnika jest zbiornik paliwa. Poprzednio używaliśmy kartuszy o pojemności 220 gramów. Niestety bardzo szybko się kończyły. Tym razem mamy 11 kg propanu butanu.
Na butli mamy główny zawór oraz reduktor, którym regulujemy ciśnienie. 15-metrowy wężyk doprowadzi gaz do silnika. Zanim odpalimy silnik, upewnijcie się, że subskrybujecie kanał, bo przez wakacje będzie się tutaj działo. W ostatniej ankiecie wybraliście na kolejny projekt potężny słoneczny promień śmierci. Dlatego ja już zbieram potrzebne materiały, a tymczasem wróćmy do silnika. Podczas pierwszych testów silnik spocznie na tym dziwnie wyglądającym uchwycie. Za chwilę zobaczycie, skąd ten kształt. Ostatnim elementem jest iskrownik. Chciałem zbudować przyzwoity i wytrzymały iskrownik, jednak wysoka temperatura w komorze spalania niszczyła wszystkie materiały, jakich używałem do izolacji przewodu. Dlatego wróciliśmy do jednorazowego iskrownika z poprzedniego projektu. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać. Może nada się świeca z samochodu. Podpinamy zasilanie kompresora i odpalamy bestię. Aby nie zginąć podczas ewentualnej eksplozji, nasze stanowisko dowodzenia oddalone jest o 10 metrów od silnika. Mamy tutaj regulację gazu, obrotów kompresora, a także włącznik zapłonu. Okazuje się, że obsługa takiego silnika wymaga trochę wprawy. Musimy dobrze wyczuć, ile podać gazu oraz jak mocno sprężyć powietrze, aby utrzymać ogień w komorze spalania. Chyba mamy to. Odpalmy go jeszcze raz. Jak uważacie? Zaliczamy test? Zwróćcie uwagę, że przy odpaleniu pełnej mocy silnik zaczął się podnosić, jakby chciał odlecieć. Pod ostatnim filmem prosiliście, aby sprawdzić, czy spalanie gazu produkuje jakiś ciąg, czy może cały ciąg produkowany jest przez sam kompresor. Sprawdźmy to! Patrząc na temperaturę silnika z ostatniego testu, na deskorolkę położymy deskę, by się nie stopiła. Najpierw sprawdzamy moc kompresora bez spalania gazu. Pamiętajcie, że całość waży ponad 12 kg. Dziewięć sekund, dalej nie pojedzie. Teraz sprawdzimy pełną moc silnika. Przekonacie się też, że podczas nagrywania nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Tym razem mamy problem z zapłonem. Generator wysokiego napięcia zaczął odmawiać posłuszeństwa. Dlatego w dalszej części filmu będziemy używać mocniejszego i bardziej stabilnego generatora. Jak widać, gaz się podpala, ale jak tylko zwiększę obroty kompresora, komora spalania od razu się wygasza. Przygotujcie się, teraz się uda.
Mamy 4 sekundy, a prawda jest taka, że deskorolka nawet nie miała możliwości się rozpędzić na tak krótkim dystansie. Od dziecka się zastanawiałem, co by się stało, gdyby ktoś wszedł pod odpalony silnik odrzutowy. Ja tego nie sprawdzę, ale mamy ochotnika. Akurat robi rosołek, także idealnie się podpiecze. Ten eksperyment pokazuje coś jeszcze. Jak pamiętacie, w poprzedniej wersji silnika, po przyłożeniu kiełbaski pojawił się słup ognia. Tutaj za bardzo go nie widać. Gdy pojawia się ogień w silniku odrzutowym, wiedz, że coś poszło nie tak. Najczęściej oznacza to nieefektywne spalanie w komorze spalania. Tym razem mamy idealnie dobraną mieszankę paliwa do wielkości komory, a efekt widzimy na ekranie. Ten ptak za chwilę odfrunie. Odradzam stawać przed odpalonym silnikiem odrzutowym. Na to chyba wszyscy czekaliśmy! I teraz się wyjaśniło, skąd ten kształt uchwytu. Idealnie pasuje do naszego roweru. Okej, jesteśmy gotowi. Pokażę wam tylko fajne funkcje, które posiada ten rower. Mamy dzwonek, włącznik kompresora oraz zapłon. Ale zanim odpalimy tą bestię, mam jeszcze do was jedno pytanie. Czy chcecie, abyśmy na 200 tysięcy subów zbudowali go karta napędzanego silnikiem pulsacyjnym? Dajcie znać w komentarzu. Tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek. Właśnie upadła butla z gazem i zepsuł się reduktor. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.